co ci zawsze poprawia nastrój? Muzyka. Dobra muzyka. Muzyka i przyjaciele. Przyjaciele. Mój pies. Spotkanie ze znajomymi. Kiedy nie jestem sama, to na pewno jestem w dobrym humorze. Jajko ze szczypiorem. Wiadomiks. No w sumie to jak każdemu gimnazjaliście, czyli nauka. Naprawdę poprawi ci nauka nastrój? Naprawdę, nauka. Ja mówię, bo ja jestem dobrym uczciwym gimnazjalistą. Dobrze, pięknie. Która z liter alfabetu jest najładniejsza? Z, tak jak moje imię. Ale od twojego imienia? Ale lubisz tą Z-kę? Tak... No, czy z dumą? Czy... Ciężko się ją pisze, ale jest ładna. A. Dlaczego? No nie wiem, bo... Lubisz A? Lubię A. I używasz dużo A? Używam. I prawidłowo. Może Z, bo się tak ładnie zakręca. Tak teraz to pomyślałam, ale nie wiem, czy to ma jakieś duże znaczenie. Nie, nie ma żadnego. A, bo jest pierwsza. Naprawdę? Pierwsza lepsza, no to wiesz. Jak, no to się pytam o ulubioną, nie, która jest pierwsza. A, no to B. Ale szał, ciał w ogóle. Z. Dlaczego? Ponieważ zaczyna się na moje, w sensie moje imię zaczyna się na tą imię. I to była pierwsza litera, którą pisałaś? Chyba tak. You. Co? Je. Co to za litera? Nie znasz litery? Nie. No to nie możemy rozmawiać. Za co cię lubią ludzie? Za to, że jestem wygadany i szczery. Yeah, to bardzo dobrze. Za szczerość. Jesteś szczera tak do bólu? Tak. Ja już cię lubię na zapas? Za poczucie humoru. To nie jest pytanie bardziej do mnie. Ale na pewno o tym myślałeś kiedyś. No, w sumie to nie wiem. Trudne pytanie. Okej, okay, ale... Musisz się zastanowić, wiesz. No dobra, dam ci czas, zadzwoń jak będziesz wiedział. Zadzwonię, dobra. Ale... Za co lubią cię inni ludzie? Nie wiem, jestem miła. Myślisz, że jesteś miła naprawdę? Jestem miła. Co lubisz bardzo często? Prawie komplementy. Nie lubią mnie. Nie lubią ogólnie. No i tety, ja jestem rudy, to ja wiem co to znaczy, spokojnie. Jaki sen najdłużej został w twojej pamięci? O Boże, to był jakiś koszmar, że pół planety zamarzło, coś w tym stylu. Takim, którym ośmiornica mnie zjadała. A całego cię zjadła? Nie. To dobrze, że się zbudziłeś, dziękuję. Dzięki. Nie pamiętam, jakiś koszmar. A nie lepiej coś wesołego zostawić sobie w pamięci? No fajnie by było. Ale trzymają się koszmary. No. O, mam taki jeden, co się powtarza. Jest to w takim domu i on jest taki z marmuru. I goni mnie taki gość, ale on nie ma twarzy. I mam tam dzieci, ale ja normalnie nie mam dzieci, więc to jest takie dosłownie nie wiadomo, co się dzieje. I mi się to powtórzyło już 3 razy w moim życiu. Może za 4 zobaczysz twarz i dzieci. Wszystkiego dobrego, Zbychu.